Dzisiaj Rada Miejska zamiast świętować jubileuszową 50. sesję pochyliła się nad wieloletnim planem finansowym. W chwili zamykania dzisiejszego wydania wydarzeń jeszcze nie było wiadomo, jaką decyzję podejmą radni w sprawie zmian w tym planie. Są one konieczne, jeśli rozgrzebana przez pierwotnego wykonawcę budowa ulicy Pileckiego ma być ukończona. Jak wcześniej informowaliśmy, po otwarciu ofert przetargowych koszt tej inwestycji okazał się o kilka milionów wyższy niż zaplanowano. Na tym jednak nie koniec. Właśnie otwarto oferty na dokończenie po Pribeksie budowy trasy wschodniej. Kwoty oferowane przez potencjalnych wykonawców przyprawiają o zawrót głowy, bo łącznie są o ponad 20 milionów wyższe od planowanych, a w opinii ekspertów taka zwyżka nie znajduje uzasadnienia ani w kosztach materiałowych, ani w kosztach pracy. Nie można więc wykluczyć, że oferenci zagrali wabank, zakładając, że samorząd w roku wyborczym i pod groźbą utraty dofinansowania unijnego będzie chciał za wszelką cenę kontynuować inwestycję. Czy tak się stanie, czas pokaże, bo jak się dzisiaj dowiedzieliśmy z dobrze poinformowanych źródeł, ta piłka może wpaść nie do ratuszowej bramki.